Nie, jedzenie mamy. Jedzenia mamy. Tylko chodzi o wódkę. Mariusz, ale ty jesteś dla nas zły, jak wypijesz wódkę i nam smutno jest. Widzowie ci kupią, ale szanuj szczęście. My kochamy i ty też nas kochaj. Tak. Kocham was. Kocham was. Dobrze, Mariuszku. Niedługo flaszka będzie, kochany nasz Mariuszku. Takie cię kochamy. No. Widzowie się pytają, czy wódka opłacona, czy Jacek zapłaci. Zapłacę już, dajcie spokój. Widzowie się pytają, czy wódka opłacona, czy Jacek zapłaci. No dobra, to zamówię ci wódkę. Znasz numer, Jacek, co wczoraj dzwoniłeś. Jak tak, to podaj. Telefonu nie mogę znaleźć. Telefonu nie możesz znaleźć. Bo my nie wiemy, gdzie zadzwonić, żeby powiedzieć o tej flaszce. O. O co sobie wysyłacie, to wiecie, gdzie jest. No. Na Glovo. No dobra, to kupimy wam, a powiedzcie, czy jedliście coś dzisiaj? Tak, jedliśmy. Super, wódka będzie niedługo. Wasze zdrówko, kochani. Kochać, wspierać, szanować. Tak. Słowa świętego Mariuszka, kochanego naszego. No. Już leży. Dobra, kochani, potrzebuję informacji. Jedna wódka 07 czy 1 litr? Do tego jakieś papieroski? Tak. Dobrze, potwierdzam złożenie zamówienia. Przewidywany czas oczekiwania to 14:30. 14:30. Czy za godzinę? To co ty, Jacek, robiłeś, że zgubiłeś telefon? A ja wiem, co zrobiłeś? Dziś musiałeś położyć telefon i ten. Byłeś jak szpadel, to nie wiadomo, ha-ha. Ja poszłam spać. Ja. Powiedz mi, Mariusz, ta flaszka będzie dopiero za godzinę. Dasz radę pójść do sklepu do Lewiatana? Nie, nie dam rady. Nie dam rady. Chodzi nie o mnie, nie mogę.